Добрый вечер, Минаев Лайв в прямом эфире. У нас сегодня в гостях Максим Марцинкевич, Ака Тесак. Макс, привет. Привет. Это все тебе. Ты у меня неожиданно. Dzisiejszy temat będzie trochę inny niż poprzednie. Nie skupimy się stricte na sprawcach przeróżnych zbrodni. W tym filmie przedstawię wam działalność rosyjskiego formatu 18, jak i jego przywódcy Maksyma Marcinkiewicza pseudonim Tasak. Niestety część znalezionych materiałów nie mogę wam przedstawić z uwagi na regulamin YouTube. Jednak jak chwilę poszperacie, to znajdziecie je bez problemu. Zapraszam do oglądania. W 2005 roku Maksym Marcinkiewicz zakłada stronę internetową Creative Studio Format 18. Liczba 18 w nazwie nie jest przypadkowa. Ta liczba w kodzie alfanumerycznym odpowiada literą A oraz H. Wszyscy dobrze wiemy, do jakiego słynnego malarza się to odnosi. Pierwotnie strona działała jako forum internetowe zrzeszające rosyjskich neonazistów. Marcinkiewicz właśnie tam zaczął publikować wideoblogi, w których przedstawiał swoje skrajnie prawicowe poglądy. Promował także nienawiść do osób odmiennej rasy, które zamieszkiwały tereny Rosji. Szukając pierwotnej strony, natknąłem się na bardzo podobną witrynę o tej samej tematyce. Ostatecznie odnalazłem stronę formatu 18. Już w 2010 roku strona została zawieszona przez rosyjski rząd. Jednak po wejściu na nią wyświetla się nam bardzo ciekawy komunikat. Cała strona miała przyczynić się do spopularyzowania trendu nagrywania ataków na imigrantów. Taka forma przekazu stała się popularną praktyką wśród wielu rosyjskich ugrupowań neonazistowskich. Działania organizacji zainspirowały rosyjskiego reżysera Pawła Bardina do nakręcenia dramatu pod tytułem Rosja 88 z 2009 roku. Maksym Marcinkiewicz urodził się 8 maja 1984 roku w Moskwie. Według doniesień posiadał polskie korzenie. Ojciec wspierał młodego neonazistę w jego poglądach, lecz matka była temu przeciwna. Marcinkiewicz został wcielony do armii rosyjskiej, jednak jak sam twierdzi, po kilku dniach został zwolniony z uwagi na jego stan psychiczny. Jego przydomek, Tesak, wziął się z jego zamiłowania do noży. Ukończył średnią szkołę zawodową na profilu architektonicznym. Maksym starał się dorobić na sprzedaży filmików oraz muzyki, które głosiły jego skrajne poglądy. Chciał zorganizować swoją własną piramidę finansową o nazwie Tesak Money. 2 lipca 2007 roku Marcinkiewicz zostaje aresztowany. Przyczyną aresztowania było nawoływanie do nienawiści etnicznej w klubie książki znajdującym się w Moskwie, w którym odbywała się debata polityczna. Cała grupa skandowała przez kilka minut zwroty nazistowskie. Policja nie została wezwana, lecz gospodarz debat skierował pismo do rosyjskiej prokuratury. Za ten wyczyn Maksym został skazany 18 lutego 2008 roku na 3 lata więzienia. Drugi wyrok skazujący Tesak otrzymał 16 stycznia 2009 roku. Śledczy pod lupę wzięli nagranie z 2006 roku, na którym 20 osób z rajach Ku Klux Klanu dokonuje egzekucji tadżyckiego handlarza narkotyków. Jak się potem okazało, film był w całości wyreżyserowany. Za ten czyn sąd skazał Maksyma na 3,5 roku więzienia, dostosowując karę do jego aktualnej odsiadki. Marcinkiewicz został zwolniony 31 grudnia 2010 roku. Chwilę później próbował swoich sił w polityce. Został zarejestrowany jako kandydat w wyborach, lecz szybko go zdyskwalifikowano za jego neonazistowskie poglądy. W tym samym czasie Maksym spisał swoje radykalne poglądy w książce pod tytułem Restrukt. Na wolności Marcinkiewicz założył ruch, którego celem było tropienie, bicie oraz poniżanie pedofilów. Członkowie grupy podszywali się pod nieletnich chłopców i umawiali na randki z wybranym celem.
Na takim spotkaniu Tesak nagrywał poniżane przez niego osoby. Zyskiwał ogromne wsparcie rosyjskich obywateli. Jednak jedno z ostatnich nagrań przelało czarę goryczy rosyjskich władz. Na filmie widać, jak Maksim konfrontuje się z jednym z pedofilów. Tym człowiekiem okazał się Edward Bagirow, który był osobistym doradcą Władimira Putina. Według wielu, śledczy chcieli uciszyć Maksima właśnie przez film z doradcą Putina. W 2013 roku postawiono mu nowe zarzuty. Tesak, uciekając przed organami ścigania, udał się na Kubę. Już 17 stycznia 2014 roku zostaje deportowany za brak wizy i odesłany z powrotem do Rosji. Tam natychmiast zostaje aresztowany. Znowu zostaje oskarżony o nawoływanie do nienawiści etnicznej. 15 sierpnia 2014 roku sąd skazuje go na 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Po apelacji złożonej przez prawników Maksima sąd obniżył karę do 2 lat i 10 miesięcy. Ostatnia sprawa karna dotyczyła ataków na tle rasowym. Podobno jeden z nich zakończył się śmiercią jednej z ofiar. Sędzia skazał Marcinkiewicza na 10 lat kolonii pracy o zaostrzonym rygorze, począwszy od 27 stycznia 2014 roku. Kolejne składane apelacje nie zmieniły jego sytuacji. 16 września 2020 roku Maksim Marcinkiewicz zostaje znaleziony martwy w celi przejściowej. Według władz Maksim popełnił samobójstwo przy użyciu maszynki do golenia, którą podciął sobie żyły. Rodzina, jak i przyjaciele do dnia dzisiejszego utrzymują, że został zamordowany. Raczej już nigdy nie dowiemy się, jaka jest prawda. Sam Maksim w 2014 roku oświadczył, że jeśli ktoś usłyszy kiedykolwiek o jego samobójstwie, to nie powinien w nie wierzyć.